Jest z nami zawodnik Stali Mielec, Maciek Domański. Maciek, pytania do Ciebie. Remis w dzisiejszym meczu sparingowym. Jakie wnioski nastawiają się po takim meczu? Wnioski? No, przede wszystkim chcieliśmy odbyć jednostkę treningową, zagrać po 45 minut, bo jak wiadomo jest przerwa na kadrę. I myślę, że tak to traktujemy jako jednostkę. Wszyscy dostaliśmy po 45 minut. Zagraliśmy, myślę, że niezłe spotkanie. Troszkę błędów w defensywie, nad czym musimy pracować, co też pokazała Liga, bo zaczęliśmy tracić te bramki. I musimy wrócić do naszych fundamentów, do naszego stylu gry. I przygotowujemy się od wtorku do meczu z Wartą Poznań. Druga połowa znacznie lepsza niż pierwsza. Czy wynikało to z zmian, jakie były wykonane w przerwie? Myślę, że trener wymieszał składami. Kilku zawodników z pierwszego składu grało w pierwszej połowie, kilku w drugiej, więc ten skład był taki mocno mieszany. Nie zagraliśmy tak, że pierwszą połowę, pierwszy skład, drugą, ci co mniej grali. No myślę, że więcej tych doświadczonych zawodników było w drugiej połowie i może z tego wynikała ta lepsza gra. Ostatnio przegrane mecze w lidze. Czy rodzą się pewnego rodzaju obawy i niepokojące napięcia, czy na razie jest spokój w drużynie na najbliższe mecze? Nie, myślę, że spokojnie do tego podchodzimy. Oczywiście chcielibyśmy wygrywać, zdobywać punkty co mecz, ale przyszedł słabszy moment. Też podkreślmy, że słabszy wynikowo, bo uważam, że mecz z Koroną, mimo prostych błędów w defensywie, był niezły w naszym wykonaniu i przydarzył nam się ten słabszy mecz w Łodzi. Myślę, że to był nasz słabszy mecz, słabszy dzień. Powinniśmy lepiej zagrać i przede wszystkim zdobyć punkty, bo byliśmy w stanie. Czy mecz z Wartą Poznań będzie na chwilę obecną takim meczem o 100 punktów, aby się przełamać, ponieważ poziom rywali znacznie większy po tym meczu? Tak, no oczywiście. No, ostatnie trzy mecze nie punktujemy, także musimy to zmienić, musimy zapunktować. Przede wszystkim gramy u siebie, gdzie czujemy się pewnie. Gramy dobrze i zawsze gramy o zwycięstwo. Też nie podchodzimy do tego, że jest to najważniejszy mecz w lidze, bo jeszcze tych meczów jest całkiem sporo, więc spokojnie przygotowujemy się do tego meczu, robimy swoje i z optymizmem patrzymy na mecz z Wartą. Czego trzeba Wam życzyć na najbliższe spotkania, no oprócz punktu oczywiście? Zdrowia i takiej werwy ofensywnej, bo myślę, że jesteśmy w stanie grać fajnie dla oka, grać ofensywnie, strzelać bramki i wygrywać spotkania. Dzięki, powodzenia. A z nami Bartosz Jaroch, kapitan dzisiaj Wisły Kraków. Bartku, remisujecie ze Stalą Mielec, ale taki można powiedzieć troszkę szczęśliwy ten remis. Znaczy, inaczej, straciliście bramkę w końcówce, ale z gry no tak dość mocno was przycisnął ekstraklasowiec. Czy ja wiem, czy mocno nas przycisnął? No, na pewno to był dobry dla nas sparing. Na pewno jest on zakończeniem jakby naszej pracy na obozie w Aromowie i myślę, że były fajne momenty. Były momenty, gdzie się broniliśmy oczywiście. No, Stal Mielec jest ekstraklasową drużyną, także my kończymy tym sparingiem ten mały mikrocyk w przerwie na reprezentację. Jak oceniasz właśnie tą pracę w Arłamowie? Wszystko tam się udało? Tak, myślę, że to był na pewno owocny czas. Mocno popracowaliśmy, więc myślę, że bardzo fajnie to było. Można powiedzieć, że troszeczkę wracacie na właściwe tory po tym kiepskim początku sezonu. Teraz już zbliżyliście się do czołówki i wygląda to dość imponująco teraz. Czy ty też odnosicie takie wrażenie jako drużyna, że idzie to wszystko w dobrym kierunku? No miejmy nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku. Wygraliśmy ostatni mecz przekonująco. Myślę, że jak ta skuteczność zostanie z nami, to te wyniki będą cały czas bardzo dobre. Dzięki wielkie i powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki.